właśnie zamyka się ten park. Proszę zwrócić uwagę, że już przygotowania są właśnie do tej nowej rzeczywistości. Nie patrzy się na to, że tutaj są zwierzęta, że tu jest świat przyrody, tylko wprowadza się elementy, które nigdy nie występowały. Niby upiększa się, robi się z tego, przypuśćmy, jakiś Hollywood, czy tam jeszcze coś innego, teatr światła, czy czegoś innego, ale nie robi się to w systemie terenu niezagospodarowanego, tylko robi się w systemie zagospodarowanym, czyli w parku, jednym z najważniejszych parków miasta Łodzi. To jest najważniejszy park, bo jest to park Żydliska, który został darowany i tutaj był otworzony przez samych właścicieli. Były zlikwidowane płoty po to, żeby była wolność i dostępność. I teraz tworzy się takie coś i teraz proszę sobie wyobrazić, że za chwilę tutaj, żeby może będzie znaleźć się w tym miejscu, będzie trzeba poświęcić 30 zł od osoby. Ja nie mówię o dzieci, bo dzieci też jakaś suma jest. Teraz bierzmy pod uwagę, że 30 zł to razem będzie prawie 100 zł trzeba będzie przeznaczyć dziennie, żeby tutaj się znaleźć z dwojgiem dzieci albo na przykład dziadkowie ze swoimi dziećmi i wnuki na przykład. To już jest poważna suma i ta suma będzie gdzie istniała. Ale nie chodzi o to. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w tej chwili to jest w pewnym sensie pozbawienie nas swojego terenu, który nam był darowany poprzez życie. Ktoś dał i to dał ten wyzyskiwacz, ten fabrykant, a tu nagle staje się to prywatnym folwarkiem, nazwijmy to tak, bo komuś wolno to zająć. Kiedy obok jest park też Żydliska przy Muzeum Kinematografii, który jest właśnie do tego przeznaczony, do takich działań, nie trzeba było ten park, gdzie jest już jedna atrakcja, za którą trzeba zapłacić, to jest szklarnia i palmiarnia, przepraszam, nie szklarnia, palmiarnia. I tak się wykorzystuje, tak się robi nas tutaj, powiedzmy, że nie mieszkańców, tylko użytkowników. I ja zwracam na to uwagę. Patrzcie, w jaki prosty sposób wykorzystywana jest. Teraz robi się to w momencie, kiedy wszyscy są zaprzątnięci porządkami na grobach. Wszyscy tutaj jest okres właściwie zimy, jesieni. Jest ten okres, który rok temu było wszystko pozamykane, jeżeli pamiętacie. I to wszystko wykorzystuje się w taki sposób nadrobienia, a właściwie skierowania zupełnie gdzie indziej myśli, zamiast zrobić to zupełnie w innych miejscach i nie odciągać osoby od tych świąt i od tego wszystkiego, co jest, i nie robienie nowego jakby kultu, który ten kult nie jest nam potrzebny, bo mamy swoje, a w dodatku, jeżeli ktoś nawet nie chce tego kultu, to może w nim nie uczestniczyć, ale nie musi go negować. Bo negowanie czegokolwiek jest likwidowaniem naszej kultury, bo to na tym polega. Zresztą ja dzisiaj będę starał się pokazać tutaj ogromną tajemnicę świadomości naszej i w tym wszystkim, co nazywamy. Wiem, że niektóre osoby nie lubią, jak chodzę po liściach, ale ten szum, powiedzmy, że mnie uspokaja, że daje mi jakąś taką wolność. Ja zresztą za chwilę, bo zarządzam, jak powiedziałem,
że ja już jestem po jednym tutaj przejściu na cmentarz, inaczej byłem ubrany, to spotkamy się tutaj do tej mojej wypowiedzi ubrałem ze względu na to, że po pierwsze jest przepięknie, park nie jest rzeczą smutną, cmentarze są raczej taką chwilą zadumy. Tutaj faktycznie, że bardzo mocno słychać ten szum liści, który ja uwielbiam, bo on jest taki taki dający taką formę jakby zakłócenia, ale jednocześnie też w pewnym sensie przygotowania do nowego życia, bo one pękają, kruszą się i za chwilę będzie z nich tylko proch. No według zasady prochu powstałeś, w proch się obrócisz. To jest jedna z zasad. A druga zasada tych liści to jest to, że one są substancją odżywczą dla tutejszych drzew. To jest to koło przyrody, tak? To zamknięcie koła życia, czy też mandali życia, obojętnie jakbyśmy nie powiedzieli, cały czas ten świat krąży wokół jakiegoś systemu i ten system nadaje nam funkcję. Między innymi ten dzień dzisiejszy jest jakby przełomem w tym właśnie umarł król, niech żyje król, o czym będziemy znowuż tutaj w offsetce rozmawiać dzisiaj wieczorem. Ja już podejrzewam, że ta offsetka będzie dużo później, więc będzie koło 22. Dlatego, że ja z kolegą się umówiłem na godzinę 17. Podejrzewam, że dwie godziny. 17, 18, 19. I o godzinie 19 ruszymy. Ruszę ja. Minimum godzina, potem jeżeli przejdę, to będę lekko zmarznięty. I też w tym momencie będę musiał jakby podjąć inne swoje formy działania, które muszę też przygotować. O, tutaj jest ten pieski sobie, pomeranian też pojadę. Tutaj pieski się splątała, właściwie nie splątały, co smyczki się splątały. Także tak to wygląda. Ja sobie pójdę tutaj znowu z tą alejką, a tym szumem przepięknym liści. Ja wiem, że to troszeczkę denerwuje, ale postaram się mówić jak bardziej wyraźnie, bardziej głośno. No właśnie to, co zaraz wam pokażę tutaj, to co mnie bardziej, nie to, że irytuje, tylko denerwuje. Popatrzcie sobie. O, właśnie tutaj i teraz wam pokażę. Tej ilości lampek tutaj na drzewach, i to nie na wszystkich, tylko na wybranych. I niby festiwal światła, który jest nikomu niepotrzebny w rzeczywistości. To jest zawracanie, jak to się mówi. Dlaczego? Dlatego, że ten park jest pomnikiem, jest historią tego miasta, tą fabrykancką, tej wolności, którą przygotowali ci fabrykanci dla swoich pracowników. Tutaj są domy, w których właściwie wszystko było. Był teatr, było kino, była szkoła jedna, była szkoła druga. To nie był taki wyzysk zupełny. To było pracowanie. Praca tutaj była właściwie zaszczytem. I też kolej tutaj była i własna... kolej, dworzec, zaraz może tam nawet dojdziemy do tego dworca, dzisiaj już są szczątki tego dworca, strasznie szumnie, ale dla mnie jest to, ten szum jest taki typowy dla jesieni, typowy dla tego znaku skorpiona, bo on oddaje to wspaniałe nasze życie, że ono się w pewnym momencie coś kończy. Coś jest taką formą, powiedzmy, że to jest przyroda się spowiada. Ma dużo liści, czyli przyszły rok będzie obfity, ponieważ liście dają życie, a kiedy schną,
oddają właśnie tą substancję, którą potem konsumują. Następnie zwierzęta poprzez, wiecie o co chodzi, poprzez kupkanie, tak, i to wszystko jest cały czas w obrocie. A zaraz wam pokażę, gdzie był dworzec. To będzie ciężko pokazać. Znaczy ciężko. Zwróćcie uwagę. Tam był parowozownia, a tutaj był dworzec bawełniany. Pomału zaraz przejdziemy. Ptaszki uciekły. Dzisiaj nie ma tego budynku. Ten budynek jest zupełnie gdzie indziej. Ale za to tutaj mamy famuły. Właśnie te budynki, które są, one są w miarę remontowane, chociaż to nie jest prawda, że one są tak zupełnie remontowane. Wysiedlają ludzi, dają im po prostu pseudo mieszkania. Ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, to są w większości pozostali. O, to jest właśnie dworzec były, bawełniany. Tutaj mamy te famuły. Ja też tak troszeczkę tutaj idę teraz pod światło, ale trudno, musimy to jakoś zrobić i tutaj opowiedzieć tą historię. Zostali tutaj robotnicy. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nie ma fabryki, to są ci potomkowie i trzeba przyznać, że w pewnym okresie powojennym, to znaczy po II wojnie światowej, tutaj niechętnie zamieszkiwano, dlatego że to po pierwsze były zakłady obrońców pokoju i te zakłady tutaj raczej mieszkali pracownicy i to były takie miejsca, ponieważ tutaj nie było nawet, no co to ukrywać, łazienek ani wody, ani to były studnie. I to wszystko było tak troszeczkę dopiero teraz. Tutaj zakłada się centralne ogrzewanie i robi się z tego jakieś takie, no, mieszkania przygotowane dla ludzi. A tutaj w rzeczywistości, no to było, co tu ukrywać, 27 metrów na rodzinę przypadało. I obojętnie, ile rodzina miała, czy 6 osób, czy miała 2 osoby. Więc sobie wyobraźcie, 27 do 30 metrów te mieszkania mają. Niektóre rodziny miały oczywiście, i to jest wielokrotność, niektóre rodziny miały 2 mieszkania, czyli 27 plus 27, jeszcze inne 30 plus 30, to zależy, to różnie było tutaj. I tak wyglądają tutaj te famuły, także nie wyobrażajcie sobie, że coś to jest jakby świadome. Pamiętajcie o tym, że dlaczego mówię o tym, bo ktoś by powiedział, to jest wszystko skorpion. To famuły są skorpione. To jest wykorzystywanie ludzi, pracy ludzi. To jest tutaj jest zakonserwowany majątek w formie pracy, w formie tej nazwijmy to marksistowskiej. Dano tutaj chleba i igrzysk, dano tutaj było takie pseudo-zoo, był taki niedźwiedź, który miał, nie wiem, czy 2 na 2 metry, taką klatkę, może troszeczkę większą. Ja ją pamiętam, ale już nie było niedźwiedzia, tylko w takiej formie tego pomieszczenia. Tutaj jeszcze były jakieś pomieszczenia zwierzęce, zresztą o tym będziemy rozmawiać, jak to wyglądało. W tamtym parku były kanały i można było pływać kajakami. Zaraz wam pokażę, co to jest. Jak to wygląda? Jak wygląda plastikowa nasza przyszłość? Co zrobiono z latarni? Z czym się w ogóle kojarzy latarnia? Zaraz wam pokażę. Nie wiem, co to za artysta wymyślił tutaj, ale ta latarnia mnie się kojarzy z jakimś baldachimem. No i ja baldachim pod latarnią, to wiemy, dla kogo służył. Więc to jest po prostu, to już nie jest przenośnia, to jest rzeczywistość, ta forma. I tutaj pokazuję wam, bo jest to w tej chwili autentyczny znak skorpiona,
który reprezentuje najbardziej niebezpieczną formę, jaka nas czaruje, bo tutaj będą alejki, będziemy chodzić wśród świateł, a jakże wprowadzać dzieci, ale wprowadzać dzieci, to co zrobił również, tutaj trzeba przyznać, w Poznaniu, nad jeziorem Gopło, nie pamiętam jak się ten ksiądz nazywał, to przechodzenie dzieci pod rybą i jakby kończenie epoki ryb, wchodzenie w tą epokę wodnika, ale tutaj już nie było dopowiedziane to, tylko na czym to polega? To polega na spokojnym wprowadzaniu nas na arenę rzymską, tą, która jest opisana w wielkim dziele Quo Vadis. I to jest bal maskowy, który tutaj jest stworzony dla, nazwijmy to, robią z nas gawiedź, a my w tym momencie jesteśmy tymi klakierami. I jeżeli my nie obudzimy się z tego marazmu myśli i nie podejmiemy jakichkolwiek działań, które są faktyczne, idę tutaj na tle tych budynków, które reprezentują osoby, którym tylko wyłącznie zależy na, co tu ukrywać, na chlebie i na, czy igrzyskach raczej nie, bardziej na ognistej wodzie, jakby powiedzieli ludzie, którzy są wolnymi ludźmi, czyli Indianami. A tutaj rozgrywa się największy spektakl głupoty, nie do rozwinięcia i na to idą nasze władze. Mało tego, one tym dysponują. Także jeżeli chcemy cokolwiek uzyskać, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, to wyłącznie świadomość, nie to, że się nie zgadzać, tylko po co tu przychodzić? Po co dawać im tą rozgrywkę? Ponieważ w gruncie rzeczy to miasto jest miastem czerwonych latarni. No nie ukrywajmy tego, że nie, bo w tym momencie ono się takie staje. Bo to jest przygotowanie, jeżeli widzicie tutaj, zaraz wam pokażę, może bardziej z bliska, jak to funkcjonuje. To jest latarnia z jakąś parasolką, pod którą się można schować, a wiadomo, kto się chowa pod latarnią, i od latarni do latarni te osoby otrzymywały dyplomy. Zresztą te dyplomy są w internecie widoczne. To są nawet Akademii Medycznej dyplomy. Te osoby nigdy nie były na Akademii Medycznej, a i wykonywały ten zawód i to niedawno odeszły. I mało tego, że odeszły, my znamy ich potomków i wiemy, o kogo chodzi, jeżeli tylko dobrze pomyślimy. Ci, którzy mieszkają w Białogardzie, oczywiście wiedzą, o kogo chodzi. Nie muszę dalej mówić. To jest tylko kwestia minimalnego poszukania Wikipedii. To jest żaden problem. To jest świadomość nasza w tej chwili, która się odbywa, jest jedną z najważniejszych gier, do której musimy przygotować nasze dzieci. Trzeba zwrócić uwagę, jak przyroda pięknie wygląda. To jest niesamowite, jakie kolory się malują tutaj na naszych liściach. To bajecznie wygląda, kiedy kolory stają się po prostu. No zaraz wam jeszcze lepszy numer pokażę. To już jest, w ogóle zaraz podejdziemy tam i zobaczymy, co to reprezentuje, bo to są stawy. Znaczy tutaj staw i są kaczuszki. Zobaczycie tą latarnię, która jest tak troszeczkę w świetle. Popatrzcie. Latarnia z parasolem.
naprawdę trzeba mieć małą albo specyficzną wyobraźnię. Zresztą pamiętajcie o tym, że ta epoka i tutaj właściwie wszyscy mówimy o tym, że po znakach poznamy. I teraz, jeżeli mamy te znaki, jeżeli przyglądamy się tym znakom, to zaraz wam coś pokażę, co dla mnie jest, no przypuśćmy, dopuszczalne, ale gdyby to było w zoo albo gdzieś, tylko nie wiem, z której strony muszę stanąć, z drugiej strony, tutaj biedne kaczuszki sobie pływają, nawet nie wiedzą, co im grozi, bo jak wybuchną te wszystkie światła, to, oj, przepraszam, jak wybuchną te wszystkie światła, to tutaj będzie bardzo groźnie. No, zwierzęta się boją tego wszystkiego, one tutaj sobie jakby w tej chwili nic z tego nie robią, ani gołąbki, ani ja idę, właśnie mam światło na twarz, a chcę pokazać z drugiej strony, żeby Państwo mogli obejrzeć, jak to wygląda, jaka to jest parodia świata rzeczywistego. Zaraz zobaczycie. Właściwie, czy ja już bym mógł pokazać? Chyba tak. Chyba tak, bo ja sobie to obrócę. Zobaczcie. I teraz to są flamingi. Akurat flamingi, no wiem, że są... Oj, tutaj kaczuszka. No proszę, popatrzcie sobie. O, uciekła. Szkoda wielka. Druga kaczuszka tutaj też jest. O, nie wiem, czy widzicie? Kaczuszko. Tutaj jest pełno, to jest akurat kaczuszka, tam jest pełno samczyków, które się boją. A tutaj mamy te nasze flamingi, które mnie osobiście nie odpowiadają, dlatego że wolałbym tego naszego przepięknego bociana, który jest jednak ważniejszym ptakiem, jednym z najsilniejszych ptaków obecnie w tej ptaszarni, bo nawet potrafiły w Turcji na skałach, tam nad górami, zwalczyć orły. I to jest fakt historyczny, kiedy nasze kochane bociany polskie potrafiły taką kawalerię stworzyć, że orły wysiekły tureckie. A jakże? To jest naprawdę kampania niesamowita. Ktoś może powiedzieć, ale nie polskie, a jakie nie polskie? Nieważne, bocian jest zawsze polski, obojętnie gdzie by był, to jest zawsze polski bocian i kojarzy się tylko wyłącznie z Polską. My musimy tego bronić. I to wszystko, to jest najważniejsze. Teraz tutaj popatrzcie, jak to się robi i niszczy się. No niszczy się. I jeszcze w dodatku postacie, które są klakierami tego wszystkiego. Zaraz wam pokażę i za chwilę pokażę. Tam z daleka się mieni. Tutaj jest ta słynna altana. Ja zresztą nie będę tam przechodził. To jest najlepsze. Rzuca tatuś fryzli. Chyba tak to się nazywa, a dziecko stoi na takim, no, jakby poręczy, tak? O, teraz schodzi, nie wiem, czy tam widzicie. Gdyby na przykład cofnęło się, chciało złapać, to pewnie by runęło. Ale nieistotne. Tam z daleka macie te dziwne historie. Tutaj nawet taka pseudokarozela, czy nawet nie. Czy tutaj jakieś takie pseudokapelusze, folii, to wszystko będzie pokazywane w jakiś sposób. Nie wiem, nie interesuje mnie, na pewno tutaj nie przyjdę, bo jestem nie to, że oportunistą, tylko po prostu mnie to nie bawi, to nie jest mój czas. Nie, Disneyland jest bardzo dobry, kiedy byłem dzieckiem. Dzisiaj już wolę usiąść w fotelu, wypić dobrą kawę w bardzo ładnej filiżance i mieć obok lampkę dobrego alkoholu. Niekoniecznie musi być to koniak, może być to góralska zbójnicka, którą bardzo popieram, tylko ta wyższa procentowa, to też będziemy dzisiaj rozmawiać o tych procentach,
żebyśmy mogli w pewnym sensie nauczyć się myślenia, bo nam się wydaje, że coś jest takie, a coś jest takie, a tutaj nie jest tak, tylko musimy nauczyć się funkcjonować. I po to jest offsetka, żeby mogła zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, jaka piękna perspektywa tutaj jest. To jest niesamowite. Bo już drzewa tracą liście i pokazują swoje konary, swoją strukturę jakby rysunku drewna. I to bez liści one się obnażają i są takie nagie. I te nagie, przyjdzie tutaj za chwilę śnieg pokryje te gałęzie albo szać i to z kolei będzie zupełnie jeszcze inaczej wyglądało, a nie musimy oglądać tego spektaklu robionego przez jakiegoś pseudotwórcę, bo Festiwal Światła, jeżeli ktokolwiek był we Włoszech i widział, to jest po prostu cyrk, ale spod latarni. No przepraszam, ale taka jest prawda, że to jest po prostu żenada, to co my tutaj pokazujemy, to, bo Festiwal Świata polega na zupełnie czymś innym i nawet my nie, dopiero w tej chwili uczymy się struktury barwowej żarówek i tego wszystkiego, jak wygląda barwa i co to są kelwiny i też nie za bardzo wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. A jednak działamy. Tutaj no właśnie to, co najbardziej mnie irytuje, podejdę tam i to jest najbardziej, bo kiedyś były tutaj girlandy winogron, znaczy nie można powiedzieć, że girlandy, tylko są do tej pory. Proszę zwrócić uwagę. O, właśnie takie. A w tej chwili zrobiono tam już te girlandy świateł. I te światła wyglądają tak, jak wyglądają. Teraz popatrzcie, teraz tak, w parku, tutaj na dole jest taka przeszkoda, nie wiem, czy widzicie, taka przeszkoda tutaj, tutaj dla samochodów. I park, który jest zabytkiem, jeżdżą tutaj samochody. Ja rozumiem, że jest w jednym miejscu to miejsce, że można przekraczać, ale tutaj autentycznie ta ochrona, czy na przykład tutaj czasami no, nie można wysłać patrolu, nawet wyjść z samochodu, zostawić ten samochód i przejść się po tym parku, co by było wskazane w dzisiejszych czasach, bo niedotlenienie służb jest bardzo widoczne. To widać przede wszystkim po twarzach. Bo jak byłem w Warszawie, widziałem te twarze i te twarze były po prostu blade. Te twarze były jakieś takie niedotlenione. Ale to nie ma co się dziwić. O, teraz pokażę tutaj, jak to wygląda. To okablowanie, ale to okablowanie, zwróćcie uwagę, że to okablowanie nie jest takie bo za chwilę będzie to stosowane w stosunku do nas. To będzie wyraźnie dla nas. Co znamy z filmów amerykańskich i nie tylko, ale także z historii, bo w filmach amerykańskich pokazywano, jak wygląda krzesło elektryczne, bo nie każdy mógł sobie wyobrazić. No i tutaj właśnie mamy właśnie takie elektryczne zabawki, które te zabawki są bardzo niebezpieczne. Nie dla nas w tej chwili, co dla zwierząt. Te zwierzęta się tego boją. Zwierzęta tego nie uznają. A tutaj, co tu ukrywać, ale jakieś wiewiórki, jakieś ptaszki i jeszcze inne kuny, nie kuny. No jest tego, czy nawet myszki. Także to wszystko funkcjonuje. No to jest to, co ja muszę. Dobra, zaraz włączymy.
Tak, chwila tutaj to zatrzymaniem myśli, bo pan jechał na motocyklu, a monocykl jest dla mnie teraz takim punktem, no co tu ukrywać, ale jeżdżę na hulajnodze, nie używam jej jakby tutaj jeszcze do, tutaj nie pokazuję tego, że jeżdżę, dlatego że do hulajnogi nie da się utrzymać jedną ręką tutaj kierownicy, ponieważ to kółko jest bardzo małe, a czyhają niesamowite trudności, jak kamyczki, nie kamyczki, dziureczki, nie dziureczki. I to wszystko może stworzyć nie wypadek, co wywrotkę, a wywrotek no, zrobiłem tam kilkanaście. Niezbyt szkodliwe, bo zawsze, jak to się mówi, jak kotek spadam na cztery, nie mam czterech łapek, ale na dwie nóżki. I tak to wygląda. I w dalszym ciągu raczej no, preferuję wszystkie jeździdła, które nie absorbują dłoni, bo kamera, bo właśnie teraz to, czy jadąc na tym monocyklu tutaj, chciałem kupić taki jeździk dwukołowy, no ale trafiła się hulajnoga, była tańsza i właściwie, czy była tańsza, trudno powiedzieć, ale była bardziej dostępna. I tą hulajnogę już mam od prawie, no to już trzeci rok i niedługo będzie, z wiosną. I jeżdżę na tej hulajnodze jako szalawę, oczywiście wszędzie, bo uważam, że lepiej hulajnogą jak tramwajem czy autobusem i jeszcze jechać przy jakimś panu, który ostatnio z wodą się spotkał jakieś pół roku temu i moje nożdża wyglądają jak rapy i to nie konia, a ja nie wiem, jakiegoś wściekłego zwierzęcia, które doznało jakiegoś uczucia fetorii, no to co zrobił pan, który tam na tej Wiśle puścił, bo nie umiał dokonać pewnych kanaliz i ten kanaliz wytwarza w nas takie odruchy troszeczkę miotne i to dosyć bardzo miotne, bo czasami można zrobić siebie miotacz nie tyle ognia, co Niemcy stosowali i Ukraińcy w powstaniu warszawskim w stosunku do nas, do tych, którzy przeżyli powstanie i ukrywali się w piwnicach, to właśnie tak, ale tutaj można zastosować, nazwijmy to erotycznie, bo to jest wytrysk świadomości i nadziei, że będzie jutro jeszcze lepiej. Także tutaj zostawiam Państwa już z tą rzeczywistością. Wychodzę z naszego krajobrazu, czyli przyszłego tutaj kagańca świadomości, bo tak to trzeba nazwać. Pamiętacie Chile i Argentynę, kiedy właśnie na boiskach konserwowano jakby opozycję, a w tej chwili konserwa przychodzi prawdopodobnie, to jest tutaj ten tramwaj też jest mi bardzo potrzebny, bo ten huk na pewno ustanie i będzie hukiem nie do okiełznania, kiedy będziemy słyszeć panów, którzy się zgodzą służyć systemowi, a park stanie się właśnie źródłem konserwacji. Albo wszystko co na A, to astrologia też, ale arystokracja też jest na A. I alchemia też jest na A. Arytmetyka też jest na A. I jeżeli pozwolimy tej greckiej maksymie pozostać, to musimy o nią bardzo walczyć. I trzymajcie się. Do zobaczenia do 21. Czekam na Was o 21 i mam nadzieję, że przepraszam, po 21. No mylę się, no ciągle to już po prostu
nie słuchają. Podejrzewam, że najwcześniej o 22, a może nawet o 23. Wytrzymajcie. Kawka, kilka kostek cukru. Ja wiem, że jutro jest dzień pracy, ale święto, które jutro jest, jest świętem naszym, naszej wolności. Ci, którzy szanują to święto, biorą sobie wolne, a ci, którzy pracują, to biorą się do pracy bardzo solidnie w imię Stwórcy, w imię Boga. I pamiętajcie obojętnie, co robicie, pamiętajcie, w jakiej intencji pracujecie, bo ta intencja zostaje zapisana gdzieś w akaszy, gdzieś w tym świecie. I ona właśnie jest wyczuwalna przez astrologię, ona jest wyczuwalna przez ten świat, który jest dla nas właściwie niedostępny, a jest wokół nas. Jesteśmy pod wpływem tego wszystkiego. Jesteśmy pod wpływem kosmosu. Jesteśmy dziećmi kosmosu. Czy jesteśmy kosmitami? Możliwe, że tak, że przybyliśmy tutaj z jakiejś planety, albo tak jak mówi się w piśmie, tym najstarszym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Do zobaczenia. Do wieczora. No, nie wiem, której. Popatrzcie, tak wygląda strażnica. A jak wyglądają oprawcy? Ich nie zobaczymy, tylko zobaczymy tych klakierów. Klakierów głupoty. Klakierów, to jest jeszcze rozrywka, ale za chwilę będzie to możliwe, że nie dopuśćmy do tego, żeby to nie, to była ta rozrywka, bo jeżeli dopuścimy, mamy rozchlapane mleko po całej podłodze. A jak śpiewał, ten kawałek podłogi jest mój. Trzymajcie się. Cholera, wokal we mnie wychodzi, no. Nigdy nie śpiewałem. Ostatni raz śpiewałem przed szkołą. Nie powiem jaką piosenkę, bo nie była to mądra piosenka. Ale... A nie, potem jeszcze w szkole podstawowej śpiewaliśmy z chłopakami. Ale to nie było my cztery pancerni, raczej coś z Klosa. No, to były pierwsze piosenki. Nie dajmy się. Bądźmy i trzymajmy się tej ciupagi, tego weta góralskiego. Nie dajmy się. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Po 21:00. Tak będzie bardziej przyzwoicie.